Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i przychodzę do Was z takim króciutkim, szybciutkim filmikiem, w którym chcę Wam powiedzieć, że z powrotem wróciłam, słuchajcie, do subskrypcji. Na pewno pamiętacie, w pierwszym roku mojego nagrywania ja subskrybowałam wtedy chyba 2 pudełka albo 3, ja już nawet nie pamiętam, ale możecie cofnąć się do moich początkowych filmów. Subskrybowałam Birchboxa, subskrybowałam chyba Joyboxa, chyba Glossy Boxa i jeszcze chyba Big Glossy w Polsce. Także trochę tych pudełek już jakby zasmakowałam i powiem Wam, że jakoś mi się w tym roku, nie wiem czemu, ale zachciało znowu subskrypcji, znowu otwierania i wiecie, i takiej ekscytacji i postanowiłam, że zasubskrybuję z powrotem pudełko. Nie wiedziałam, na które się zdecydować, kompletnie nie wiedziałam. Nie wiem jeszcze też, czy zostanę przy tym, przy którym jestem. Ja mam taką zasadę, że zawsze poczekam, odczekuję sobie 2 pierwsze pudełka. Jeżeli 2 pierwsze pudełka są jakoś tam, wiecie, takie może nieznośne, ale jest w nich coś fajnego, wówczas wyczekuję 3. Jeżeli natomiast 2 pierwsze pudełka okażą się średnio fajne, wówczas zrezygnuję z subskrypcji, odsubskrybuję i zasubskrybuję inne. Także póki co mój wybór padł na Birchboxa. Całkowicie zapomniałam od tamtej pory, słuchajcie, że Birchbox charakteryzuje się takim malutkim pudełeczkiem. To jest takie malutkie pudełeczko, słuchajcie, mniejsze od tableta, jak widzicie. Także to można przyrównać, słuchajcie, do formatu, słuchajcie, notesu tego takiego. To nawet nie jest A5, to jest jeszcze mniejsze. Także tak, tak wygląda majowe pudełeczko Birchboxu, pudełka Birchbox. Jest w ogóle fajnie tak wysuwane, zapomniałam Wam pokazać, już się pośpieszyłam, ale Wam to jeszcze raz pokażę. Taka fajna szufladka, fajne pudełko, bardzo ładne, przyda mi się na pewno na jakieś kosmetyki. I co my tutaj mamy? Palm Lease and Warm Breeze, maj 2018. Tu oczywiście w środku lista produktów, jakie są w pudełeczku. Pierwsze moje wrażenie, najpierw Wam powiem, jak otworzyłam, to było ono średnie. To znaczy, co to znaczy? To znaczy, że spojrzywszy na to, co tutaj jest, pomyślałam, kurde, mogłam coś innego. Natomiast, słuchajcie, nie ma tego złego, nie jest ono najgorsze, są tutaj rzeczy jakieś dla mnie totalnie nowe, są 2 produkty, które bardzo mnie ciekawią i jestem bardzo ich ciekawa, przepraszam, 3 produkty, 3 produkty są takie, których jestem bardzo ciekawa, jeden z produktów mnie zraził mnie zapachem, o czym za chwilę Wam powiem, kto mnie zna dobrze, ten już się domyśla i to chyba bodajże to tutaj, ta rzecz, to jest chyba rzecz, którą dodatkowo do pudełeczka można było sobie wybrać, czy chcemy w tym miesiącu przetestować, czy nie. Tak mi się wydaje, więc generalnie to powinniśmy mieć chyba 5 rzeczy. Tak mi się coś zdaje, że powinno być 5 rzeczy, tak i ta właśnie, te poprzednie, to są takie dodatkowe do pudełka. I co my tutaj mamy w pudełku? Pierwszą rzecz, jaką Wam tutaj wyjmę, jest to, słuchajcie, Natural Body Wash Relaxing Geranium. Nieszczęsne geranium i peppermint. Także, słuchajcie, no jest to jakieś organiczne aloe vera, wszystko oczywiście naturalne, bla, 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 bla. Ja za tymi naturalnymi kosmetykami nie przepadam, już Wam to mówiłam, ale przetestuję. Jeżeli chodzi o te geranium nieszczęsne, ja polubiłam się z nim, znaczy polubiłam. Dalej mnie to drażni, jeżeli czuję to pod nosem, natomiast jest to do zniesienia, ponieważ ja już Wam mówiłam, że te geranium ja niestety zakupiłam w tym foam, w tym moim olejku Antioxidant Oil Complex i tam właśnie normalnie wali tym geranium, także spróbuję, przetestuję, zobaczymy, czy będzie to coś działało, czy to będzie jakieś takie trochę relaksujące, czy też nie. Jeżeli chodzi o ten produkt, słuchajcie, i jego regularną cenę i pełnowymiarowy produkt, to cena jest 8,95, mówię w funtach oczywiście. Także nie jest źle, myślę, że nie jest to kosmetyk, który ja bym zakupiła. Rzecz kolejna, słuchajcie, i to jest rzecz, której ja jestem strasznie ciekawa, jest to Native Activated Charcoal. Natural Deodorant Balm, czyli naturalny dezodorant w takiej postaci, którą ja widzę po prostu pierwszy raz na oczy. Wygląda to, nie znowu tutaj coś jest, ja nie wiem, chyba znowu tu jest jakiś,
Nie wiem, coś bardzo podobnego do geraniu, słuchajcie. Ja nie wiem, co to jest, ale jest tu coś, co znowu mnie drażni. Jest tutaj rzepakowy olej, jest tutaj, o, może lawendowy. Ja myślę, że jednak lawenda. Chyba lawenda, ja nie lubię lawendy. Także, no właśnie to ma do... To pamiętam, że chyba dlatego rezygnowałam z Birchboxa, bo właśnie sporo było tutaj naturalnych kosmetyków, a w nich właśnie lawendy, te wszystkie takie naturalne, jakieś ziołowe takie zapachy niekoniecznie mi odpowiadające. Ale bardzo jestem ciekawa, słuchajcie, tej formuły. Jak to się spisze i czy faktycznie to działa. Także nigdy czegoś takiego nie widziałam. Jeżeli ktoś z Was miał, to dajcie znać. Zobaczcie, tak to wygląda. Normalnie to nabieracie na palec, słuchajcie. No jest to takie dziwnej konsystencji. Nie jest zły ten zapach, jak się rozetrze. Tak trochę miętą teraz. Już nie czuję tego zielonego zapachu, tego lawendowego. Zobaczymy, no ale jak się rozciera, to czuć taką mąkę, taki mączny jest ten produkt. Zobaczymy, bardzo mnie ciekawi tylko właśnie ta formuła i będę chciała przetestować, sprawdzić, zobaczę jak to będzie działało. To jest tak jakby na zimno tłoczone. Ciekawe, dla mnie jest to coś po prostu innego, nowego do przetestowania. Cena regularna tego produktu w regularnej, bo ja nie wiem czy to jest, słuchajcie... czy to jest 15 gram, wydaje mi się, że tego tutaj jest, powinno być więcej, aczkolwiek nie ma tutaj napisanej gramatury, niestety, ale cena jego regularna to 7,99. No i jest to 4 plus star review w tym pudełku, czyli cieszy się dość powodzeniem. Także zobaczymy. Rzecz kolejna, słuchajcie, jaką tutaj mamy, jest to Aiko, bardzo dobrze nam znane. Ja tutaj już po prostu, ja już miałam tych i tuszów, i kredek, i konturówek z tej firmy naprawdę sporo. Aiko Skinny Liquid Eyeliner Black. I oto eyeliner, jak wygląda, poczekajcie, no w takim pisaku. Ja dzisiaj mam, pierwszy raz od dawien dawna, mam troszeczkę przyciemnione tutaj górną linię rzęs. Dzisiaj mam zastosowaną właśnie kredkę do oka. Także wracam znowu, ale no, nie przekonuje mnie, słuchajcie, robienie kresek, bo ja ich nie umiem robić. Wychodzą mi one krzywo, także przetestuję, dam Wam znać, ale wydaje mi się, że słuchajcie, liner jak liner, ja chyba tutaj jakoś nie miałabym jakichś ulubieńców. Jeżeli pięknie, ładnie umiecie malować sobie kreski, nie wiem, jednym eyelinerem, to wykonacie to tak samo, myślę, superowo innym. Także cena regularna 16 funtów. Nie mało, ale Aiko właśnie ma takie ceny. Także to jest rzecz, która jest mi znana. Rzecz kolejna, której jestem bardzo ciekawa i którą będę czekała, aż będę mogła wprowadzić, ponieważ co chwilę zmieniam swoją pielęgnację i sprawdzam sobie coś nowego na poczet i mój, i jakby też Was. Także Marcel New Age Precision 8 w 1 Power Serum. Mamy tutaj taką próbeczkę, no niezbyt dużo, niezbyt wiele pewnie będę mogła tutaj jakby się odnieść. 12 miesięcy na użycie, 7 ml, słuchajcie, także mała próbeczka, ale zobaczymy chociaż jak moja skóra się zachowa przy tym produkcie. Jest to ekskluzywny produkt w pudełeczku Birchbox. A cena regularna, słuchajcie, tego kremiku to 27 funtów, także nie mało, z tym, że on w formie takiej regularnej i pełnowymiarowej wygląda w ten sposób, a tutaj mamy białą tubeczkę, także to powinno być takie. No, także tak wygląda ten krem. Zobaczymy, jest on znowu bez parabenów, bez glutenu i bez żadnych tam dodatków zapachowych. Sprawdzimy anti-age, także coś dla mnie. I rzecz, jakiej ja jestem mega ciekawa, na pewno podoba mi się tutaj w opakowaniu kolor, nie wiem jak będzie na moich ustach. Jest to, słuchajcie, ja nie wiem jak się to czyta, nie wiem jak się to czyta, bo ja pierwszy raz widzę jakby ten kosmetyk. Pisze się do UC, dose, do, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nawet tutaj nie widać, pokażę Wam na kartce. Tak się to pisze, do UC, także nie mam pojęcia jak się to czyta, jest to Lip Stain Steaming Red or Amber Rose. Nie wiem, tutaj są narysowane dwa, ja mam, widzę tutaj ten jeden, ja mam ten Steaming Red,
606. Sprawdźmy sobie, jaki jest aplikator. Czy to jest, czy to jest, tak. Gąbeczka, taka gąbeczka. Kolorek, słuchajcie, bardzo mi się podoba. Bardzo wodnista konsystencja, bardzo taka wodnista. Tak wygląda ten kolorek. No ja mam nadzieję, że będzie mi on pasował. Bardzo bym chciała. Czekajcie, mam tutaj serwetkę, sobie wytrę. Fajnie pachnie, nawet fajnie pachnie. Także zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Coś czuję, że tak, coś czuję, że będzie trudny do zmycia. Także z jednej strony fajnie, bo może będzie taki długotrwały. Jeżeli chodzi o regularną jego cenę, to i pełnowymiarowy oczywiście produkt, to cena to 21 funtów. No i tutaj mamy ostatnią rzecz, której jakby tutaj w opisie już naszym nie ma, bo to były... Słuchajcie, to był właśnie taki gratis i tutaj widzę, że znowu już chyba jest w następnym miesiącu do wybrania któryś z cieni, czyli chyba to pudełeczko zrobiło coś takiego, że możecie jeszcze dobierać sobie jakby jeden cień, to będą jakieś kompaktowe cienie, że tutaj jeszcze dostaliśmy w tym pudełeczku cienie, cienie do powiek, lock, ja tego nie znam, out of your shell, one and done, shadow stick. No i co? I zobaczymy. Ja mam tutaj, nie wiem, jakie nawet mam Wam przeczytać, czy jakie to są kolorki, bo tu nic nie widzę. Jest Empress Me i Out of Your Shell, więc nie wiem, czy to kolory. Czekajcie, próbuję wyjąć z opakowania. Nie jest to łatwe. Czy to się w ogóle otwiera? No słuchajcie, jest problem, bo ja nie mogę tego wyjąć. O, dobra, wyjęłam. Słuchajcie, taki to jest, no bardzo fajny, będzie bardzo fajny tutaj w kącik oka. No, powiem Wam, że będzie super. Nie chcę sobie tutaj zaburzać mojego makijażu, ale tak, zewnętrzny, wewnętrzny tutaj kącik oka spisze się super. Także to jest rzecz pierwsza. I rzecz druga, to jest taki fajny, fajny, ciemniejszy. Strasznie zasane są te produkty. Strasznie. No powiem Wam, że zaraz połamię to pudełko. Ręce bolą. Dobra, mam. Taki złoty, muszę leciutko to, ale bardzo ładny kolor. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo ładny, także już mi się podoba. Taki połyskujący, będzie fajnie na całą powiekę, także zobaczymy, sobie przetestuję i sprawdzimy, jak się to spisze w praktyce, czy fajnie się też będzie, no fajnie się rozcierają. Że fajne, uniwersalne kolory, takie brązu nudziaków. Także tak by się prezentowało moje pudełeczko Birchboxa. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy byście na podstawie tego pudełka, czy byście dalej subskrybowały. Jeżeli chodzi o kwotę subskrypcji, to chyba było coś około 10-11 funtów na miesiąc. Także ja się na pewno zastanowię, bo mnie zdecydowanie tutaj zniechęca mnie ten produkt, na przykład, oraz Eiko. Mimo iż, wiecie, no, dla osób, które się malują, lubią bawić się makijażem, to pewnie każdego rodzaju, z każdej firmy, słuchajcie, liner, jak najbardziej tak. Ja akurat najmniej go używam, więc dla mnie zamiast tych dwóch produktów mogłyby być zupełnie dwa inne. Reszta spoko może być, bo z chęcią przetestuję. Na pewno wszystko tutaj jest nowe dla mnie. Także dajcie znać, jak Wy byście tutaj się jakby odniosły do tego pudełeczka, czy byście dalej subskrybowały, czy też nie, czy Wam się podoba, czy nie, czy na przykład zasubskrybowałybyście te konkretne pudełko, teraz wiedząc, co jest w środku. Ja oczywiście wyczekuję teraz na kwiecień, maj, czerwiec. Na czerwcowe pudełko zobaczymy. Nic dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy będę dalej subskrybować je, czy nie. Jak na razie czekam na czerwcowe. Jeżeli w czerwcu przyjdą kosmetyki, jakieś produkty, średnie wówczas odsubskrybuję i postaram się powrócić do subskrypcji albo Glossy Boxa, albo Big Glossy, bo pamiętam, że te dwa pudełka chyba w miarę najdłużej subskrybowałam. Tak mi się wydaje. Także tak by wyglądało moje majowe pudełko Birchbox. Dajcie też znać, czy chcecie te moje filmiki, gdzie pokażę Wam moją subskrypcję pudełeczka, czy chcecie oglądać moje pudełeczka, czy też nie.
I co, ja będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się całkiem niebawem. To było majowa subskrypcja Birchboxa. Ja oczywiście Was zachęcam do subskrybowania jakiegokolwiek z pudełaczek, bo jest to fajna forma, słuchajcie, wiecie, taka niespodziankowa. Nigdy nie wiecie, co do Was przyjdzie. Chociaż przez chwilę, raz w miesiącu można się poczuć tak, jakbyście, nie wiem, miały jakieś urodziny czy coś w ten deseń. Mi się ta forma podoba. Jeszcze jeżeli w środku byłyby fajne same takie perełki, byłoby super. Także zobaczę, jeżeli chodzi o opcje subskrypcji, macie tyle. Także tych pudełek jest po prostu cała masa, całe mnóstwo, także naprawdę dla każdego coś dobrego, wydaje mi się. Ja na pewno chciałabym uderzyć w kosmetyczne, jeszcze zobaczymy właśnie, czy zostanę z Birchboxem, czy jakby wymienię go na inne pudełko. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, buziaki, bajo!